Środowiska liberalno-lewicowe organizują dziś w wielu szkołach deprawującą dzieci akcję tęczowy piątek, pod przykrywką tolerancji i równości będą promować szkodliwe dla młodego pokolenia ideologie gender i LGBT. Promowanie ideologii LGBT i gender wśród uczniów pod przykrywką haseł o równości i tolerancji. Tak będzie wyglądał tzw. tęczowy piątek w wielu polskich szkołach. Homopropagandowa akcja odbędzie się między innymi w Warszawie, Tarnobrzegu i Elblągu. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że kuratorzy oświaty będą monitorować sytuację w placówkach oświatowych. Nie ma bowiem zgody na deprawację dzieci w szkołach. Z kolei Centrum Życia i Rodziny w odpowiedzi na niebezpieczny tęczowy Piątek rusza z kolejną odsłoną kampanii Szlachetny Piątek. Jej celem jest promocja takich wartości jak szlachetność, czystość i wierność. Organizatorzy Szlachetnego Piątku zachęcają wszystkich, by mieli dziś na sobie coś białego oraz by publikowali w internecie zdjęcia w bieli. Udział w akcji będzie stanowić wyraz sprzeciwu wobec działań ideologów, które wykrzywiają prawdziwy obraz rodziny. Na specjalnie przygotowanej stronie szlachetnypiątek.pl można przeczytać tragiczne historie osób, które żałują tak zwanej operacji zmiany płci. Rodzice mogą również pobrać stamtąd poradnik, w którym opisano, co należy robić, jeśli w szkole odbywa się tak zwany tęczowy piątek.